Dam, dam, dam! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek, przed wami Super Hot! Super Hot! Polski projekt, który szturmem podbił internet już w 2013, kiedy to podczas 7 Day FPS Challenge został zaprojektowany ten twór, a potem demko zostało zamieszczone w sieci i to właśnie one podbiło serca wszelkich osób, które w to demko zagrały. Już rok później, chyba zdaje się, nie pamiętam dokładnej chronologii, projekt wylądował na Kickstarterze po kampanii na Greenlightie, która była również sukcesem. Dziwnym nie jest. Super Hot! No i mamy teraz 2016, Super Hot wreszcie trafia w nasze ręce. Sprawdźcie zatem, co to są za dziwy. Od razu wam mówię, że nie będę wam zdradzał żadnych meandrów fabularnych i pokażę wam czystą rozgrywkę, ale musicie wiedzieć, że fabuła jest zacna. Przed chwilą mi zrobiło taki mindfuck i wytargało mój mózg jak szmatę, że myślę, że będziecie zadowoleni niespodzianką, która na was tutaj czyha. W ogóle tym, że jest fabuła. Trochę byłem zdziwiony, tak naprawdę myślałem, że będziemy randomowo tu z kolesi. Natomiast okazuje się też, że są dostępne różne poziomy, gdzie ja już troszeczkę pograłem. A w związku z tym klikniemy w jakieś tam randomowe levele, żebyście mogli zobaczyć tą rozgrywkę właściwą i przekonać się, czy faktycznie Super Hot trafi w wasze gusta. No bo wiecie, to nie jest standardowy FPS. To jest FPS, gdzie czas rusza się wtedy, kiedy ty się ruszasz. W związku z tym jest to dość osobliwe doświadczenie. Albowiem jak widzicie, nic teraz absolutnie się nie dzieje, bo się nie ruszamy. Ale już podnoszę pierwsze kroki. Akurat jakiś... Nie wiem, co ja włączyłem za poziom. The Crafter System, jakaś tutaj serwerownia. I już przeciwnicy sięgają po broń. Już mamy pana z dubeltówką, któremu wypłacimy soczystą piąchę. I bang! Wyleczyliśmy jego ból głowy. Drugi biegnie już za... O tak, przyzwyczajcie się do tego, to jest dość częste uczucie w Super Hot, ze względu na to, że ginie się tutaj nader często. Cała gra to dobrze zaprojektowane sale śmierci tak naprawdę, gdzie podejmujemy się tańca z kostuchą właśnie. Ze względu na to, że nie są takie zbyt rozległe plansze, na którymi są umieszczone kilku przeciwników, czasami więcej, czasami mniej, a naszym zadaniem jest lawirowanie tak między nimi, żeby wyjść oczywiście z pojedynku bez szwanku. Albowiem tylko jedna kula, tylko jedno draśnięcie jest wystarczające, żeby odesłać nas do krainy czystych łowów. Do naszej dyspozycji oddamy nasze zręczne ręce, którymi możemy wypłacać... No jak to jest możliwe, żebym z boku zaszedł? Ręce, którymi możemy wypłacać siarczyste plaskacze. Wtedy też przeciwnik wyrzuca zaskoczony broń w naszą stronę i możemy ją wtedy pochwycić, oczywiście, że w locie. Wszystko ku maksymalnej filmowości, mimo tego, że faktycznie gra, jak zobaczycie, no prawie wcale się nie rusza. Jest mocno statyczna, ale wystarczy tylko się ruszyć i zaczynamy jazdę bez trzymanki, ale kolesia pozamytało. Rzucimy tam giwerę, być może go ogłuszy. Zestrzelił swojego tymczasem, więc bardzo fajnie się złożyło. Leci jeszcze ten przeciwnik, więc my mu akurat wypłacimy tutaj troszkę śrutu. Bardzo ładnie obcięło rączki. Okej, zrobiliśmy piękny unik. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak pięknie tutaj przebiegłem między kulami. Aha, widzimy. Zaraz zobaczymy. Nie, tutaj rzucę to się. Dobra, dostał w głowę. Bang! Bardzo ładnie, jeszcze headshota. Co się dzieje? Jeszcze się skończyła plansza? Chwila. Mamy więcej rodzajów broni oczywiście dostępne, nie będę wam mówił tutaj wszystkiego. Nie będę wam zdradzał sekretów Super Hot, albowiem... No naprawdę skończyłem! Zaliczyło mi? Ej, to zaliczyło mi chyba. Zaliczyło mi, ale... Pozwólcie, że wytnę wam te wąteczki fabularne, które się mniej więcej pojawiły i pokażę wam kolejną planszę. Albo myślę, że tak będzie dla was naprawdę lepiej. Nie pokażę wam tego Super Hota zbyt dużo, bo tak naprawdę wiecie, o co w nim chodzi. Czas porusza się, kiedy wy się poruszacie. Jak widzicie, delikatnie też, kiedy poruszamy głową, też maziaje tutaj się dzieją. Naszym zadaniem jest akurat tutaj spadnięcie z kataną. Znaczy zadaniem w każdej planszy jest tak naprawdę wyjście z niej żywo. Więc no jest to wyzwanie nie lada, zważywszy na to, że faktycznie jedna kula przez całą grę oznacza naszą zgubę. Plansze, tak jak wspomniałem wcześniej, to dobrze zaprojektowane sale śmierci, które nie grzeszą swoją wielkością. To nie są jakieś tam wielkie open worldy, nie zaznaczę tutaj tego. Jesteście zamykani, właściwie jesteśmy zamykani w relatywnie małych komnatach, gdzie tych przeciwników jest dość dużo i to lawirowanie odbywa się w dość dynamicznej mierze, aczkolwiek czasami też potrafi sprawić nie lada problemy. Natomiast jak widzicie, no też już za drugim razem
jesteście w stanie z pamięci wystrzelić dość konkretną i zobaczę sobie powtórkę, które wtedy mnie nie wygenerowało, no bo jakoś tak się zdarzyło, że synchronicznie kule przebiły nasze głowy i było super! No. Nie do końca wam też będę w stanie powiedzieć, czy gra jest jakoś stosunkowo długa, ze względu na to, że nie widziałem jej końca, ale biorąc pod uwagę listę leveli, ciężko tak naprawdę stwierdzić, czy to jest finalna lista leveli, ale to już będziecie musieli wiedzieć dlaczego. W każdym razie zabawa jest mega przednia, tylko obawiam się, czy ten pomysł na przykład gdzieś nie siądzie w trakcie tutaj prowadzenia rozgrywki, no bo wiadomo, że to jeżeli robią kluczaki, cały czas to samo właściwie. O kurczę! Chociaż, jak widzicie, dzieją się te... Wow, pistolet mi zestrzelił, skubany! No dlaczego? A, bo mobile mi też zestrzelił. Dostałem. Ja dostałem! Więc te niektóre levele są większe, niektóre mniejsze, na niektórych jest troszkę łatwiej niż na poprzednim. To już musicie... O kurde! Zapomniałem o nim. Któremu z butelki wyjechałem. Lovely! Super! Hot! Chwila, bo teraz też będzie z koleś orał shotgunem. No musimy go tu jakoś zajść, no nie ma mocnych. Kurczę, za wysoko rzuciłem tę bilę. Jeszcze z pistolet. Ach! Chciałem sprowokować jednak, żeby strzelił mu w plecy, ale niestety mi to nie wyszło. Mój unik nie był kompletny. Jeszcze raz w takim razie podejmujemy to wyzwanie. A, zapomniałem, bo nie ma broni. Dobra, poczekamy na tego kolesia, który biegnie z pistoletem. Może nam tu wejdzie. No i kurczę, znowu synchronicznie rzuciłem w niego butlą. Jeszcze raz w takim wypadku. Przygotujcie się na dużo powtórek. Już nie tylko waszych wygibasów na sam koniec, ale także, także w trakcie rozgrywki, jak widać, zdarzają się. Zdarzają się. Więc generalnie gra, to co teraz jest pokazane... to właściwie nie wszystko, ale to są tak naprawdę niespodzianki. Nie chcę wam nic tutaj spoilować, musicie sobie sami zagrać. Wiecie, że czas rusza się tylko kiedy wy się ruszacie. Tych leveli jest dość sporo, nie są to jakieś poziomy mega długie. W związku z tym, no, tak jak mówię, no, obawiam się o zawartość, ale też ciężko mi ją oszacować ze względu na to, że przyznaję się bez bicia, nie widziałem jeszcze wszystkiego. Szczerze mówiąc, trochę nie chcę, bo fajnie... Bo fajnie mi się w to gra. W sensie to jest no, dość prosty pomysł, tak naprawdę, którego nie zrealizował nikt wcześniej. Nie grzeszy ta gra oryginalnością, właściwie, znaczy grzeszy oryginalnością, co ja mówię? Grzeszy ta gra oryginalnością, jest mega fajnie, nie jest to typowo. Typowy shooter, nie frustruje jakoś specjalnie. Nie frustruje jakoś specjalnie. Jak ja to zrobiłem, że wtedy go udało mi się go szybko... Za wysoko rzucałem. Hej, nie, on strzeli. Dobra. O Jezu! O Jezu! Nie wiem, gdzie mam teraz lecieć. No nie trafiłem w niego też, no. No podejdź tu bliżej, synek. Ale skubany jest, widzieliście go? A ten przeładowywał chyba jednak w końcu. Tak! Dostał bilą! Jest i to on też dostał! Dobra! O. Chwila. Dobra. Jakiś sukces w końcu. Czy on... O. Moment, bo teraz jest... Teraz jest spina! O! Mamy Martini. Zaraz z nim wstrząśniemy. Dobrze. Bang! Dobra. O kurczę, ktoś! Ja cię tamten, widzisz, tamten koleś, kiedy wytraciliśmy pistolet, poleciał na zaplecze po jakąś pałkę i mnie spałował na koniec. Jak to jest możliwe? O co tutaj chodzi? Przecież jak... Za pierwszym razem jakoś mi się... Jakoś... Dawaj pistolet, dawaj! Dawaj! Ta! No pistolet, weź, a nie... No! Bang! W końcu! Jak widzicie, troszkę... No duka, duka! Jeszcze raz! Co to za różne gadki są w ogóle? Co to było? To on tam leci w ogóle na to zaplecze? Wow! Wow, wow, wow! Aż mi zmierzwiło czuprynę. Kurczę, ten... Nie! Yeah!
przecież! No, chciałem wam pokazać jakieś plansze. Martwiłem się, że wam zaspoileruję za dużo w tych różnych gadkach. Tak naprawdę o grze można powiedzieć dużo, ale nie można powiedzieć o tym, żeby była jakaś specjalnie łatwa. Aczkolwiek jest to jakiś ewenement ze względu na to, że ja tą planszę już przeszedłem. I ona nie była wcale taka prosta, znaczy trudna, w sensie nie powtarzałem mi tak dużo. O kurde, pistolet sobie podbiłem tą biurą, ale jajo. Widzieliście to? Poleciał mi tam skubany. No dlaczego tak się dzieje? Jeszcze raz. Typowa rozgrywka, super hot. Ujęcie 34, luźne gadki, Nitek, filmiki bez edycji. Poza wyciętym jakimś tam momentem fabularnym. Dostał? Dostał, patrzcie, dostał w końcu, jest! Drugi raz dostał, okej, coś podnosi. Nie, znowu tą strzelbę, weź ją! Dziadu, został. Wow! Ale chybił. Nie strzelbę! Popielniczką mu rzuciłem. Bang! Nie, bo teraz ci kolesi wyskakują. Dobra. O Jezusie. Reload, jak widzicie, celowniczek tutaj obraca się i w momencie, kiedy jest już w pozycji swojej defaultowej, dopiero wtedy możemy oddać strzał. Bang! Kurde, ale to było ładne! W końcu! I tak właśnie się gra w Super Hot. O ile wam się pozwala przejść od razu, to wydaje się, że lecicie jak strzała, strzała jak leciała, leciała jak strzała. Jest fest taką hipnotyzującą, jest taki hipnotizing, no bo wiadomo, temat nie jest... znaczy, no, nie wiem, zaś chciałem powiedzieć, że nie jest oryginalny. Temat jest fest oryginalny, realizacja również. Jest pompa w ogóle, jak się w to gra, są emocje. I fajnie to widać, jak wiecie, te kule tu latają, w ogóle ten bullet time, no dla mnie się jeszcze nie zestarza. Niektórzy już mają trochę przesyt. Można edit replay zrobić, można zaploadować coś tutaj i można zedytować, ale nie będziemy tego robić, tylko włączyliśmy na razie super hot. Z mojej strony wam polecam serdecznie, aczkolwiek to musicie wiedzieć, że piszecie się na doświadczenie, którego raczej nie było wcześniej. Wątek tutaj warstwy fabularną, myślę, że jeżeli będziecie chcieli, poszukacie sobie gdzieś na necie i o tym poczytacie. Ja wam nic nie powiem. Rozgrywka jest spoko, rozgrywka jest dokładnie taka, jak zapowiadano. Projekty są zaprojektowane bardzo fajne, więc nic tylko je poznawać. Jeszcze tutaj nie, już wystarczy. W związku z tym zapraszam was serdecznie do Super Hot. Sprawdźcie sobie, o co chodzi. Sprawdźcie sobie sami Super Hot. Bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne. W sumie to muszę przyznać, że trochę się nie spodziewałem. A tymczasem jeszcze ten warstwa fabularna, no mówię, że tutaj zaorała mi mózg jak mokrą szmatę, wytarło przed chwilą. Rzeczy, które się zaczęły dziać, bardzo mi się to spodobało. Teraz się siądę i prawdopodobnie sobie już dolecę grę do końca. A wy po wyłączeniu tego filmiku zainteresujcie się tym, albo wpadnijcie też na streama, gdzie pewnie w Super Hota zagramy. Myślę, że w dzień emisji tego filmiku, ale może kiedyś indziej też. W każdym razie ja jestem Nitek, to były luźne gadki, to był też Super Hot. Super. Ha. Sprawdźcie go. Mówię wam. Zapraszam do wszystkich linków, które są pod filmikiem. Ja z wami się żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Nitek, luźne gadki. Super. Hot. Adie. Wow, coś zepsuło się. Nie dotykam już. Więc sterowanie jest maksymalnie uproszczone. Tak naprawdę statkiem poruszamy się, ruszając myszką i nic nie naciskamy, żeby on strzelał. Strzela sam, więc jest dość prosto. Pod prawym guzikiem mamy skilla zwalniającego czas, ale nie będę zwalniał czasu, bo tą fajną muzyczkę nam spowolni też.